Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Będę się skracał. Odnosząc się do tego, co powiedział profesor Wróbel na samym początku, że dlaczego mówimy, jeżeli mówimy o demokracji, mówimy o polityczności? No dlatego, że w naszym kręgu cywilizacyjnym, w tej chwili, demokracja jest wręcz słowem fetyszem. Nikt nie miałby odwagi zaproponować innego modelu politycznego. Jeśli nawet go realizuje, to realizuje go pod hasłem demokracji. Tak samo się dzieje już od wojny. Przypominam, że systemy totalitarne też się nazywały demokracjami. A więc po prostu demokracja jest fetyszem, który co więcej jest ekstrapolowany w sferę, do których w ogóle nie ma przystosowania, a jednocześnie funkcjonuje jako takie pojęcie wartościujące. Czy jest wystarczająco dużo, znaczy nie ma w ogóle wystarczająco, istnieje tylko coraz wyższy poziom demokracji. Więcej demokracji znaczy lepiej. Się go ekstrapoluje na rodzinę, na kulturę, niszcząc hierarchię, na kościół i tak dalej, tak, wszystko. Coś, co można oskarżyć o brak demokracji, jest automatycznie potępiane. Czy to znaczy, że rzeczywiście ta demokracja w naszym świecie jest nic podobnego. My rzeczywiście żyjemy w świecie takim postdemokratycznym, teraz coraz więcej traci z charakterystyki demokracji. Jeżeli mówimy o demokracji, jeśli nie chcę wchodzić w te pierwotne, bo to, co pan profesor mówił, te podstawowe rozróżnienia, to można powiedzieć, że oczywiście to jest forma demokracji. I wtedy głównie akcentowało się, kiedy mówiło się o formie demokracji, wymiar równościowy. Ale ta druga forma, o której profesor mówi, to po prostu była forma republikańska. Od początku to było, od Arystotelesa nazwał Politeia, ale de facto to była republika. To było zrozumienie, że istnieje dobro wspólne, więc czy istnieje pewien podmiot zbiorowy, wydzielony, który posiada dobro wspólne. Bez względu na to, jak bardzo agonistyczne byłyby relacje wewnątrz, to on rozpoznaje swoją tożsamość i wszyscy jego członkowie rozpoznają tożsamość, bo inaczej nie byłoby możliwe stworzenie tej republiki, poczucia, nie było poczucia dobra wspólnego, które łączy. Zresztą charakterystyczne, że wszystkie współczesne, klasyczne demokracje powstały jako republiki, Ameryka, Francja i tak dalej, no jako republiki, oni wcale nie mieli takich sympatii do pojęcia demokracji, później nastało, ale już nie ma czasu się tym zajmować. A czym się możemy zajmować? Możemy zajmować się tym, że co jest podmiotem współczesnej demokracji? Naród. I nie ma innej współczesnej demokracji. Oczywiście naród rozumiany nie etnicznie, tylko politycznie. Ameryka w tym wypadku też jest narodem oczywiście. I czy Australia, czy tam inne wieloetniczne kraje. Ale kraje, które posiadają właśnie poczucie wspólnoty, poczucie narodowej odrębności. A jednocześnie po II wojnie światowej, zwłaszcza w Europie, właściwie po takim ciągu wojen, które można uznać za taką wojnę wielką domową, europejską i światową, która rozegrała się między 1914 a 1945, z fazą zimniejszą i fazą migrującymi, cały ten okres, cała ta wojna została zinterpretowana jako erupcja nacjonalizmu. Nie wchodzę, oczywiście moim zdaniem niesłusznie, można to mówić, a tak naprawdę to niesłusznie, ale prawda, te totalitaryzmy, które głównie tam się przysłużyły, też oczywiście pierwsza wojna światowa to również jest erupcja nacjonalizmów, to nie były wyłącznie przyczyną tych morderczych wojen, były w dużej mierze bardziej ideologiczne niż nacjonalistyczne, ale nie tym się będę w tej chwili zajmował, bo nie ma czasu, natomiast chciałbym powiedzieć, że w związku z tym pojawia się nieufność do narodu. Bardzo mocno postawiono. A więc chodziło o to, żeby przekroczyć naród, przekroczyć tożsamość narodową, przekroczyć nacjonalizm. I od początku zaczęto budować właśnie takie, ta historia, to pojęcie bardzo mocno eksponowane, że mocne sformułowanie pojęcia narodu jest niebezpieczne. Czyli takie klasyczne pojęcie narodu, który musi wyznaczyć granice. Gdzie się kończy, kto do niego należy, a kto do niego nie należy. Projekt europejski jest projektem ponadnarodowym, zwłaszcza od Maastricht. Jest to pewien projekt antydemokratyczny, myślę sobie, antydemokratyczny. Od Maastricht jest to projekt antydemokratyczny, ponieważ on ma odbierać władzę państwom suwerennym demokracjom, przekazywać jakiejś bliżej nieokreślonej europejskiej wspólnocie. No nie ma demosu europejskiego. Jak nie ma demosu, zostaje kratos, czyli władza sama. A władzę kto sprawuje? No oczywiście oddelegowani do tego przedstawiciele, czy w tym wypadku biurokraci, którzy nie są kontrolowani. To jest pewien mit oczywiście, pewna utopia, która nie jest możliwa do realizacji, ale która pociąga za sobą bardzo określone konsekwencje. Ten projekt
europejskich, powtarzam, zwłaszcza od Maastricht, jest projektem ideologicznym, bardzo określonym projektem ideologicznym. To jest projekt zasadniczego przeformułowania naszej kultury. Tak? Jakby sprowadzić jakieś hasła znaczącego, takiego fundamentalnego, to można by to hasło uznać emancypację. Mamy się emancypować z tych ograniczających nas tożsamości, z których jedną z nich jest tożsamość narodowa, ale są po kolei wszystkie, no ostatnia to jest płciowa, z tych mamy się emancypować, wszystkich innych też, z kulturowych także. To jest oczywiście realizacja pewnego projektu kulturowego, takiego, na którym można najmocniej do Gramsciego odwołać. I to jest związane z tym, że w tej chwili dominuje w Europie ideologia lewicowo-liberalna, bardzo mocna, która narzuca określony model, narzuca określony projekt. Jak go narzuca? Narzuca go metodą znowu przeformułowanego prawa. Ponieważ prawo w tej chwili, tak jak ono funkcjonuje w Unii Europejskiej, w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, a i w Unii Europejskiej jako całości, no to jest zmiana zasadnicza, odejście od tradycyjnej koncepcji prawa, to jest prawo rozwiązania ideologiczne, które interweniuje w wszystkie sfery życia i reguluje je coraz gęściej. Prawo wypiera politykę. Polityka jest sferą wolności. Polityka polega na tym, że my wspólnie wspieramy się, tworzymy to dobro wspólne, jakoś wybieramy pewien model. Prawo ma nam narzucić pewien odgórny model ostatecznej, jednoznacznego ukształtowania naszej wspólnej rzeczywistości ludzkiej, tej politycznej. To są ramy. Ramy, na które czy powinny być szerokie, natomiast się stają coraz węższe i wkraczają coraz głębiej. Oczywiste jest dla wszystkich, że demokracja musi mieć ramy, musi bronić tam, prawda, mniejszości. Nie? Tylko pytanie, gdzie się kończą te ramy. To bardzo charakterystyczne. W polskim doświadczeniu mamy przykład Trybunału Konstytucyjnego, co to nie jest tylko problem Polski, bo te problemy, które mamy w Polsce, to są zhiperbolizowane problemy, które są w całym Zachodzie. Problemy z Sądem Najwyższym w Stanach Zjednoczonych są podobne z tym systematyzmem sędziowskim. To znaczy z tą rzeczywistością, że z tym faktem, że Trybunał Konstytucyjny został powołany w Europie po II wojnie światowej po to, że demokracja nie mogła popełnić samobójstwa. Ale po doświadczeniu z nazistowskim, ale współcześnie on sobie rości coraz dalej idące prawa. Jakbym opisał to, jak interpretuje ducha konstytucji Polski Trybunał Konstytucyjny, no to może wzbudzać to bardzo sporo, myślę, rozbawienia, bo jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że nie można otworzyć zawodu adwokackiego, ponieważ w Konstytucji napisane jest, że korporacja ma prawo regulować tam do pewnego swoje stosunki, no to już Państwo sami będą interpretowali. A więc mamy do czynienia z sytuacją taką, gdzie ta przestrzeń wolności, przestrzeń demokracji się kurczy i zaczynamy coraz mocniej żyć w oligarchicznym modelu. Zresztą w ogóle trzeba przyznać, że dla klasycznego Greka demokracja przedstawicielska to już jest oligarchia. Oni nie rozumieli takiego zwierzęcia, bo było wewnętrzne sprzeczne pojęcie demokracji przedstawicielskiej. Stąd te eksperymenty tworzenia tej republiki, prawda, były zawsze obciążone pewnymi problemami, zresztą wielu klasycznych, znaczy współczesnych teoretyków demokracji, jak Rousseau, zrzymali się bardzo na koncepcji przedstawicielskiej demokracji. No ale my, odsuwając to przedstawicielstwo coraz dalej, budując coraz więcej instytucji międzynarodowych, które mają podobne coraz więcej uprawnienia w odmiennych dziedzinach, coraz bardziej redukujemy tą demokrację. Budując system praw ponadnarodowych i multiplikując prawo narodowe, znowu redukujemy demokrację. Redukujemy, kto przyjmie? No, przyjmuje władzę oligarchia, która ewidentnie funkcjonuje. Ona jest taką oligarchią, a tutaj, jak słuchałem tych takich bardzo ostrych podziałów na prywatne, państwowe, gospodarkę, politykę. No proszę Państwa, funkcjonowanie korporacji współczesnych, powiedzieć, że to jest system rynkowy, no to jest kpić w żywe oczy, bo jeżeli korporacje funkcjonują dzięki pomocy państwowej, są w stanie wymusić tą pomoc państwową na tak ogromnym stopniu, jeżeli funkcjonują na zasadzie tak zwanego tego moralnego hazardu, czyli tej gry, że mogą inwestować zupełnie nieodpowiedzialnie, dlatego że wiedzą, że są asekurowane przez państwo, no to znaczy się podważa zasadę wolnego rynku, która polega właśnie na podejmowaniu ryzyka, że nieracjonalna decyzja prowadziła do bankructwa, co wyrównywało sytuację, eliminowało nieracjonalne działania, nieracjonalne podmioty z rynku.
jeżeli obserwujemy to, co się dzieje, takim dobrym testem na rzeczywistość, zawsze są kryzysy. To są takie, jeżeli obserwowalibyśmy, jak wyglądał reakcja na kryzys, począwszy od amerykańskich, plan Paulsona, 700 miliardów dolarów natychmiast, tu i teraz, w tym momencie, jak nie damy tych pieniędzy, ci ludzie, którzy podpisywali, nie mieli zielonego pojęcia, co podpisują, bo nie byli w stanie przeczytać tych dokumentów. Powiedziano, że on tego nie podpiszą, to będzie Armagedon. I oni to zrobili, bo oni to mówią sami. W Europie znamy ileś już kolejnych szczytów ostatniej szansy. Już teraz musimy natychmiast podpisywać, nie ma czasu, przede wszystkim czasu na myślenie. Na analizę, myślenie i tak dalej. A już na jakieś wybory? Na wybory ze strony niezorientowanego, jakiejś zbiorowości, którą co więcej populiści mogą, prawda, pociągać na sznurki, no to już w żadnym wypadku. No jeżeli opisujemy tą rzeczywistość i odnosimy ją do demokracji, no to widzimy, jak niewiele demokracji zostało. Jeżeli patrzymy, jak funkcjonują politycy, to zobaczylibyśmy dziwną prawidłowość, jak często nie lądują w bankach po tym, kiedy kończą polityczną karierę. Jakoś ten związek istnieje. Znowu więc, mówimy oczywiście, jeżeli mówimy o oligarchii, to jeżeli mówię o oligarchii, to oczywiście nie mam na myśli, żeby nie interpretować sztabu oligarchicznego, który siedzi i rządzi, tylko mówię o 50 oligarchicznie rozpoznających doskonale swoje własne interesy, co więcej, tożsame ideologiczne. Bo charakterystyczne, ci współczesni, ta oligarchia gospodarczo-polityczna, no to są dzieci właśnie Gramsciego. Oni rozumieją w tych kategoriach. Oni walczą z wykluczeniem, oni walczą o emancypację, oni się głównie zajmują, prawda, tym, żeby, prawda, no, ktoś brzydko na homoseksualistów nie popatrzył, to jest główny ten poziom walki z wykluczeniem narzucanym odgórnie projektem ideologicznym. To są charakterystyczne, że na przykład, jak patrzymy na kartę praw podstawowych europejskich, to tak naprawdę, wprawdzie mamy tam niby zapisane ileś warunków, że, no, to jest tak jak strzelba Czechowa, bo, jak Państwo wiedzą, strona wisi na ścianie, ale coś się z nią może zawsze stać, a zawsze się w ostatnim akcie dzieje. Więc mamy zawsze w tych wszystkich zapisach, to wygląda do dość absurdalnych zapisów, bo wszystkie te zapisy mają taką anotację, jeśli prawo krajowe nie reguluje tego w inny sposób. Tylko tak się składa, że wszystkie te sprawy, we wszystkich krajach prawo jakoś reguluje. Więc jeśli buduje się tego typu zapisy, no to po to, żeby w pewnym momencie się odwołać, jak się pojawi jakiś konflikt. Oczywiście ja nie mówię o tym, że rzeczywiście grozi nam w tej chwili taka władza europejskiej biurokracji, bo jak zwykle procesy, takie projekty utopijne, w tej chwili widzimy jego fiasko. Jak zwykle spoza pewnych projektów utopii, która miała doprowadzić właśnie do ponadnarodowych, ci ludzie wierzyli w to oczywiście, ci projektodawcy, że uda się stworzyć ponadnarodowy, tak, właściwie demokrację ponadnarodową, rząd światłych, Kalaska Gatos, dobrze, mądrzy, piękni, Europejscy będą nami zarządzali, to spoza tego wyłania się czysta gra sił. Rządzą najsilniejsi. No to rządzi Niemcy głównie. Wcześniej Niemcy, Francuzi, teraz głównie Niemcy. No bo są najsilniejsi, nie ma innego wyjścia. I postdemokracja, jeżeli mówimy, to postdemokracja jest bardzo bliska postpolityczności. Właśnie dlatego, że nikt przecież nie zaproponuje, nie nazwie tego, że my odejdziemy od demokracji w imię właśnie jakiejś tam arystokracji europejskiej, bo de facto przecież ci ludzie za takich się uważają. Ale odrzucenie polityki współczesnej, takie to związane z tym końcem historii, przecież wiąże się z pewnym projektem pieszczonym w tych laboratoriach intelektualnych, lewicowych od zawsze, od kiedy istnieje lewica, czyli co najmniej do XVIII wieku, to znaczy, że świat da się racjonalnie urządzić, że my mocą naszych rozumów zbudujemy system algorytmów doskonałych, które opracują wszystkie możliwości i już nie trzeba będzie się borykać, już nie trzeba będzie się spierać, ścierać, skończymy z tym agonizmem strasznym, będzie pokój powszechny i nieskończony. I że w związku z tym, no, polityka okaże się absolutnie niepotrzebna, bo w związku z tym polityka w ogóle jest brzydka. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jak się patrzy na działanie, zwłaszcza mediów, nie wiem, czy Państwo wiedzą, coś o tym wiem, no to tam zachodzenie polityki jest stałą rzeczą. A co ciekawe, to właśnie politycy, ci, którzy rządzą, ci, którzy należą do tych dominujących grup, zajmują się dowiedzaniem polityki w sposób taki szczególny. Proszę przypomnieć sobie taką kampanię wyborczą, która była kuriozum bardzo szczególnym. Otóż premier kraju, główny polityk, Donald Tusk, nigdy nie zajmował się czym niż polityką, na plakacie mówi tak, nie róbmy polityki, budujmy mosty, budujmy stadiony, budujmy szkoły.
Ja abstrahuję od paradoksalności tego, bo wtedy należałoby odesłać tego premiera natychmiast, bo ja nie wiem, czy on ma kwalifikacje inżynierskie. No ale to jest, co to znaczy, prawda? No nie ma miejsca na żadne spory, debaty, na wspólne ustalenie na przestrzeń wolności. Nie. To jest technologia. Tak naprawdę rządzenie jest technologią. I my mamy recepty na tą technologię. I to jest również koniec polityki i oczywiście koniec demokracji. I w tym kierunku niebezpieczeństwo istnieje w charakterze dominujące elity zmierzają, które oczywiście chciałyby bardzo nas uszczęśliwić i upodobnić do siebie. Dziękuję. Ja również bardzo dziękuję.